Dzień dobry, witam wszystkich miłośników historii znanych i nieznanych. Dziś chciałbym przybliżyć Państwu postać pisarza, dziennikarza i publicysty Józefa Mackiewicza. Jego życiowe oraz zawodowe hasło, jedynie prawda jest ciekawa, jest ponadczasowe i dzisiaj w kontekście wyzwań geopolitycznych jest szczególnie aktualne. O tym i nie tylko o tym w dzisiejszym odcinku. Tomasz Bożorowski, zapraszam. Józef Mackiewicz urodził się 1 kwietnia 1902 roku w Petersburgu jako syn Antoniego oraz Marii z Pietraszkiewiczów. Ojciec był przedsiębiorcą, natomiast matka zajmowała się wychowaniem dzieci. Józef miał starsze rodzeństwo, brata Stanisława oraz siostrę Sewerynę. W 1907 roku rodzina Mackiewiczów przenosi się do Wilny. Zamieszkali w domu przy ulicy Witebskiej na kolonii Rosa. To tutaj w Wilnie Józef Mackiewicz rozpoczyna naukę w rosyjskiej szkole 8-letniej Mikołaja Winogradowa. Później, między innymi, ten okres Mackiewicz wspominał z sentymentem. Otóż ten czas nauki przypadł na czas dzieciństwa, najbardziej beztroskiego okresu, natomiast nauka w szkole polskiej zbiegła się w czasie z początkiem I wojny światowej oraz okupacją niemiecką. Był to trudny czas dla rodziny, też i materialny. Za młodu Mackiewicz interesuje się przyrodą, jednak to nie ona zdominuje jego życie. W tym czasie wybucha I wojna światowa. Jego matka decyduje się przenieść w okolice Poniewieża do Bejnerowa. Zabiera jego, zabiera Sewerynę. W Wilnie pozostaje jedynie brat Stanisław, który w tym czasie szykował się do matury. Józef Mackiewicz zapamiętał ten czas jako niespokojny i bardzo trudny, jak chociażby panoszenie się band dezerterów oraz zbiegów. W listopadzie 1918 roku Józef Mackiewicz bierze udział w demonstracji na placu katedralnym w Wilnie, którą rozpędziła policja niemiecka. W grudniu tegoż roku Mackiewicz wstępuje do tworzącego się Wojska Polskiego. Początkowo służył w 10 Pułku Ulanów, jednak później przenosi się do 13 Pułku Ulanów, w którym między innymi służył jego brat Stanisław. Pułkiem dowodził major Władysław Dąbrowski. Właśnie te doświadczenia wojenne, doświadczenia wojskowe znalazły swoje odzwierciedlenie w twórczości pisarza, jak chociażby w powieściach Lewa Wolna czy Prawda oczy Niekole. 13 Pułk Ulanów był jednostką sformowaną z Pułku Jazdy Samoobrony Wileńskiej. Właśnie okres walk z bolszewikami i obrony ojczyzny wywrze największy wpływ na postrzeganie wschodniego sąsiada przez Józefa Mackiewicza. Postać pisarza i publicysty Józefa Mackiewicza jest wciąż mało znana na Litwie. Chociaż on urodził się w Sankt-Petersburgu, jednak dzieciństwo spędził i mieszkał w Wilnie. To w Wilnie on był świadkiem pierwszego ważnego historycznego wydarzenia okupacji niemieckiej w czasie I wojny światowej. O tym, co wywarło na pisarza największy wpływ, porozmawiam z dziennikarką Iloną Lewandowską. Dlaczego w dzieciństwie Józefa Mackiewicza nazywano poziomeczką? No właśnie, poziomeczka to się wydaje, że takie różowe, słodkie i pachnące, prawda? Nie chodziło o to. Po prostu bardzo często chorował i tak jak taka poziomeczka, którą bardzo łatwo można było zgnieść, wszystko mogło mu zaszkodzić, a więc musiał być nieustannie chroniony. Badacze życiorysu Józefa Mackiewicza, tacy jak Alwida Bajor czy Kazimierz Maciąg, nie są zgodni co do okresu od 1915 do 1918 roku. Co w tym okresie mógł robić Mackiewicz? Gdzie on był? Czym się zajmował? W 1914 roku najpierw umiera jego ojciec, co dla rodziny stanowi ogromne problemy. Nie tylko w kwestii takiej przeżyciowo-emocjonalnej, ale również finansowej.
Poza tym rozpoczyna się I wojna światowa. Nie wiemy dokładnie, co Mackiewicz robił w tym czasie, dlatego że pozostawił różne wersje swojego życiorysu. Badacze Mackiewicza naprawdę mają bardzo często problem z ustaleniem faktów. Jest to problem o tyle głęboki, że rzeczywiście okres wojny na terenach, gdzie nieustannie przechodzą wojska, to jest okres, gdzie dokumentacja bardzo często może się zawieruszyć, a więc bardzo wiele możemy wyjaśnić z tym, że po prostu nie mamy dokumentów. No właśnie, okres wojny i okupacji. Wielu badaczy życiorysu pisarza akcentują, że największy wpływ na spostrzeganie świata przez pisarza miało dziecinne zaciekawienie się przyrodą, ale być może to wojna, okupacja i później wojna obronna wywarły większy wpływ na postać Mackiewicza. Pierwsze studia, jakie kończymy, bardzo poważnie kształtują nasz sposób patrzenia na świat i odbierania informacji. On był przyrodnikiem z części wykształcenia, bo też nie ukończył studiów, ale studiował. To nie była tylko kwestia jego wykształcenia też, ale bardzo dużej wrażliwości na przyrodę i takiego autentycznego zaciekawienia światem przyrody. Wstęp do kontry to jest jego tekst o dwóch prawdach. O jednej prawdzie, prawdzie przyrody, o prawdzie absolutnej, do której nie możemy dotrzeć, i o tej drugiej prawdzie, którą nazywa prawdą propagandową. Mackiewicza zawsze ta pierwsza prawda, prawda przyrody zobowiązuje i za wszelką cenę próbuje ją odkryć. I wtedy, kiedy już patrzymy na te jego doświadczenia II wojny światowej, doświadczenia, które bardzo ukształtowały go i ukształtowały jego twórczość, ja mówię o dwóch zbrodniach, o zbrodni katyńskiej, której był świadkiem jako jedna z osób, która brała udział w ekshumacjach polskich oficerów w Katyniu, a także o tym doświadczeniu bycia przypadkowym świadkiem zbrodni w Ponarach. I one go bardzo poważnie zobowiązały, powiedzmy, zobowiązały go w sumieniu. I stara się być ich świadkiem w taki sposób właśnie maksymalnie bezstronny, w taki maksymalnie, powiedziałabym, zimny. Jeżeli mówimy o Katyniu, o opisaniu też zbrodni w Ponarach, to możemy powiedzieć, że jest bardzo szczegółowo w opisaniu dostania zwłok z ziemi, czy opis zamordowania Żydów w Ponarach. Pani jest koordynatorką i realizatorką projektu Lekcje w Mackiewiczówce. Po co był potrzebny taki projekt i do kogo był skierowany, o czym był? Po prostu starałyśmy się razem ze Stowarzyszeniem Polonistów, z Macierzą Szkolną znaleźć taki klucz do tego, co trzeba zrobić, żeby rzeczywiście Mackiewicz został nie tylko na rok Józefa Mackiewicza, ale na dłużej. Żeby po prostu dać jakieś narzędzia nauczycielom i żeby dać jakby możliwości uczniom poznania go i odwiedzania tego miejsca. I kiedy mówimy już właśnie o tych książkach, o tych tekstach, które dotyczą zbrodni, albo które dotyczą czasów okupacji sowieckiej czy okupacji niemieckiej tutaj na Wileńszczyźnie, to to są lektury bardzo trudne. To nie jest, jak to ja czasami słyszę, że dlaczego Mackiewicz nie jest taki popularny jak Sienkiewicz. No dlatego, że on nie pisał ku pokrzepieniu serc. To nie jest coś, co jest piękne, przyjemne i co się czyta lekko. To są naprawdę bardzo trudne lektury i one wynikają nie z tego, żeby czytelnik się poczuł dobrze, ale dlatego, że czytelnik powinien po prostu pewne rzeczy wiedzieć. W 1921 roku po zawieruchach wojennych Józef Mackiewicz podejmuje się pracy pomocnika w Narodowym Muzeum Przyrodniczym w Warszawie, a jednocześnie rozpoczyna studia na Uniwersytecie Warszawskim, studia przyrodnicze. W taki sposób realizuje swoje dziecinne marzenie, któremu nie było dane ziścić. Bowiem Mackiewicz przerywa studia przyrodnicze i rozpoczyna pracę publicysty, dziennikarza w wileńskim dzienniku Słowo, którego między innymi naczelnym redaktorem był jego brat Stanisław. I między innymi z tym czasopismem współpracowali Marian Zdziechowski, Paweł Jasienica, Konstanty Ildefons Galczyński i wiele innych znanych wówczas prozaików oraz publicystów. W tym też czasie w życiu prywatnym naszego bohatera zachodzą zmiany. W 1924 roku Józef Mackiewicz poślubił Antoninę Kopańską. W tym związku urodziła się córka
Galina. Jednak wkrótce związek rozpadł się. Na krótko Józef Mackiewicz związał swoje życie z Wandą Żylowską. Owocem tego romansu była córka Idalia, jednak prawdziwą pasją jego życia stała się Barbara Toporska. W końcu czwartego dziesięciolecia XX wieku nasz bohater tutaj w Czarnym Borze nabywa posesję i właśnie w tym domu spędzi okres II wojny światowej. W czasie II wojny światowej początkowo nasz bohater podejmuje się współpracy z władzą litewską, współpracuje z redakcją gazety codziennej, jednak gdy cenzura stała się nie do wytrzymania, opuszcza redakcję, podejmuje się pracy fizycznej, między innymi nabywa konia i pracuje jako furman. Tak też spędza okres okupacji sowieckiej. Dopiero w okupacji niemieckiej znowu zaczyna pisać, tym razem do gońca codziennego, przejawia swoją antykomunistyczną pozycję i to właśnie staje się rezultatem tego, że zapada wyrok sądu specjalnego, na mocy którego Mackiewicz zostaje skazany na karę śmierci. Dowódca egzekutywy Sergiusz Piasecki zawiesił wykonanie wyroku, a później wyrok w ogóle cofnięto. Pod koniec okupacji niemieckiej Mackiewicz, będąc świadom tego, że zbliża się ponowna reokupacja sowiecka, wycofuje się do Warszawy. Przed wybuchem Powstania Warszawskiego przenosi się do Krakowa, skąd ucieka do Włoch i ostatecznie osiada w Monachium, gdzie 31 stycznia 1985 roku umiera. Twórczość Józefa Mackiewicza w okresie okupacji sowieckiej była tutaj mało znana, ale i dzisiaj autor ten pozostaje w cieniu innych autorów. Dlaczego? Przecież jego dzieła są przetłumaczone na język litewski. O tym wszystkim i nie tylko o tym porozmawiam z profesorem Wydziału Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego Andrewsem Wojśnisem. Kiedy po raz pierwszy pan zderzył się z literaturą Mackiewicza? To były bardzo dawne czasy, sowieckie czasy. Radio rozgłośni albo Wolna Europa, albo innego radia zachodniego. I właśnie tam w kontekście Katynia pierwszy raz usłyszałem oczywiście o nazwisku Mackiewicza. W późniejszych latach, to już latach, kiedy rozpocząłem studia albo raczej, no powiedzmy, badania nad historią prasy, w tym prasy litewskiej, potem prasy wileńszczyzny. I tu się zdarzyłem ze słowem oczywiście. Motem Józefa Mackiewicza są słowa. Jedynie prawda jest ciekawa. Jak pan uważa, co to oznacza, skąd może być to hasło i czy ono jest dziś aktualne? Oczywiście jak najbardziej. Aktualne jak najbardziej chyba we wszystkie czasy. I nie tylko w dziennikarstwie, oczywiście, ale też w ogóle w naukach społecznych i w społeczeństwie. O ile ja wiem, no, Józef Mackiewicz napisał to w polemice wobec krytyki o swojej opowieści pewnej i napisał trochę więcej niż to jedno hasło, że nie byle jaka prawda, ale ta prawda, która jest barwna, kolorowa, różnorodna prawda. Nie? Bo to chodziło w tym artykule właśnie o literaturze i faktologii, to znaczy, czy w literaturze w ogóle mogą istnieć praktycznie te fakty historyczne, dlatego że w twórczości Józefa Mackiewicza właśnie to jest podstawą jakby. Prawda oczywiście jak najbardziej, to hasło zostało bardzo popularne, chyba nie tylko poprzez nagrodę dla dziennikarzy i literatów w Polsce, ale tylko no, oczywiście przez taką pewną filozofię. Czym jest prawda? Dlaczego ona istnieje? I szczególnie, czy widzimy te pewne bardzo ważne rzeczy, które się dzieją w naszej historii tu i teraz? I czy widzimy, jak wyrasta zło? W twórczości Mackiewicza odzwierciedlenie znalazły dwie wielkie zbrodnie. Owszem, no po pierwsze dlatego, że nie zawsze uznajemy te zbrodnie za właściwe zbrodnie.
Po pierwsze chyba Polska zawdzięcza Mackiewiczowi, że on był tym świadkiem, który uczestniczył właśnie, kiedy Niemcy zezwolili przybyć na to miejsce zbrodni katyńskiej. Po drugie, że to opisał. Nie, to jest taki bardzo ważny świadek. A po trzecie, że to pozostaje pamiątka pewna taka, no, o tym, jak, z czego to powstało, że to istnieje i że to jest wciąż aktualne, że i niebezpieczne. I że musimy w kontekście wojny ukraińskiej oczywiście mieć na uwadze, że się to jest nieskończoność. Ta zbrodnia rosyjska, ona się nie skończy. Jak pan uważa, dlaczego twórczość Mackiewicza dzisiaj na Litwie pozostaje wciąż w cieniu innych autorów? Czyżby problem jest w tym, że zbyt mało tych dzieł przetłumaczono na język litewski? Czy w ogóle bariera językowa jest problemem? Pierwsza przyczyna chyba jest to, że sam Mackiewicz był zabroniony w Polsce przez kilkadziesiąt lat, nie? Po drugie, że chociaż jego twórczość jest przetłumaczona, może nie jest tak dobrze popularyzowana na języku litewskim. Jest przedstawiona, interesująca oczywiście dla historyków, dla literatów, dlatego że bardzo interesujący styl. Jego dziennikarstwo ja bym nazwał właśnie takim dziennikarstwem literackim. Dlatego, że opisuje, odkrywa powiedzmy pewne miejsca, miejscowości, no takie bardzo barwnie z jednej strony. Z drugiej strony chyba też dla językoznawców, dla innych naukowców właśnie faktologicznie jego ta informacja dzisiaj mogłaby być bardzo interesująca. Mam nadzieję, że dzisiejszy program przybliżył Państwu postać pisarza i dziennikarza Józefa Mackiewicza, którego życiowe motto „Jedynie prawda jest ciekawa” jest wspaniałym dziedzictwem dziennikarskim i humanistycznym. Już zapraszam Państwa na kolejny odcinek programu z historią na Ty i zachęcam do śledzenia profilu programu w mediach społecznościowych. Do spotkania na kolejnych szlakach historii znanych i nieznanych.